to już pewne, zapowiadana od dłuższego czasu budowa amfiteatru na tyłach Chełckiego Centrum Kultury wkrótce ruszy z miejsca. Inwestycję zrealizuje ta sama firma, która obecnie remontuje elewację ECK. A wszystko w ramach projektu unijnego, które ECK prowadzi ze swoim odpowiednikiem na Litwie. W Alitusie powstanie podobny obiekt. Obie budowle zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej. Ełk zamierza zbudować coś na kształt teatru letniego. Czyli coś, co ma swoje podstawy, co ma swój kształt, bryłę, a dopiero inscenizacje na nim kreowane mają stworzyć tę miękkość, czyli chcemy stworzyć, podobno jeszcze nie powstało to, ramy do obrazu, które mam nadzieję, że będzie sztuką. Scenę stanowić będą dwie ramy ustawione do siebie kątowo. Nad nią od strony widowni przewidziano stalowe zadaszenie, umożliwiające montaż dodatkowego oświetlenia. Pod sceną zostaną zlokalizowane pomieszczenia kasowe, garderoby i sanitariaty. Amfiteatr będzie miał konstrukcję betonowo-szklaną. Do jego budowy będzie użyty specjalny beton architektoniczny. Takiego materiału jeszcze nikt w Ełku wcześniej nie używał. Beton architektoniczny, który będzie miał swoją fakturę, będzie to wysokiej klasy beton, beton, który nie będzie wymagał, powiedzmy, konserwacji wieloletniej i ta surowość, która ma również odzwierciedlać ducha naszego czasu, umieszczona w tej przestrzeni historycznej, myślę, że powinna dobrze się realizować. Amfiteatr pomieści blisko 1400 widzów, w tym także osoby niepełnosprawne. Ma być gotowy pod koniec 2012 roku. Będzie kosztował 3 miliony złotych.